wyglądało tak, że dzień bez malowania to był dniem straconym, ale to już przesada. Niemniej faktem jest, że dłuższa przerwa, jak mówił Duda Gracz, co ja potwierdzam, dłuższa przerwa to tak, jakby się zaczynało od początku. Dziedziną, w którą weszłam na całe życie, zaczęła się chyba od dzieciństwa, gdzie już rysowałam spontanicznie portreciki moich sióstr. To było przed wojną. Potem przerwa, okupacja i po wojnie już moje próby, nieprowadzone przez nikogo, rysowania, malowania, powstawały. W 1945 roku, tuż po wojnie, padło ogłoszenie w gazecie o naborze do szkoły plastycznej. To było dziwne przeżycie, chyba jedyne przez wszystkie dzieje tej szkoły. Mianowicie w zburzonym Poznaniu, gdzieś na Hetmańskiej, puste mieszkanie, należało przyjść na egzamin wstępny z własnym krzesłem. No i zaczęła się nauka. Zresztą wkrótce potem szkoła została przemianowana na Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, więc dorabiałam brakującą maturę. Studia były niezwykle ciekawe. Uczyli nas fantastyczni profesorowie, postimpresjoniści. Ja byłam w pracowni profesora Szczepańskiego, pod koniec Wieżabka, obok drugiej pracowni był profesor Taranczewski, no i kolejny. Na malarstwie sztalugowe, które wybrałam, również pracownia witrażu, mozaiki i malarstwa ściennego. To trwało 5 lat, do 1952 roku. Wstąpiłam do Związku Polskich Artystów Plastyków, co myśmy bardzo sobie cenili. Zgrupowanie wszystkich pokoleń, niewiele nas było, łącznie z profesorami. Entuzjazm po wojnie na studiach był chyba inny niż decyzje i praca w późniejszych latach w różnych dziedzinach, bo to było coś, co nam się odkryło fantastycznego. To było po prostu wejście w niebo. Potem już rodzina i malarstwo. Pracowałam całe życie w różnych dziedzinach związanych, bliżej czy dalej, z pracą artystyczną, ale na umowę o dzieło. Całe moje mieszkanie zdominowało malarstwo. To jest próba odniesienia do korzystania z fotografii, ale zupełnie w inny sposób. To są stare portrety, które mam w domu. To są wyłącznie rodzinne. Mnóstwo portretów robiłam i to odpowiedzialnie, ale rodzinne portrety polegają na tym, że wtedy tyle, ile chcą, pozują. Więc to są prawie że szkice, można powiedzieć. Są to moje córki, ojciec, babcia, takie portrety rodzinne. Proszę. Proszę, jakie te są fajne. No i w
nawiązaniu do tego, co mówiłam wcześniej, nadal pracuję, chociaż to może się wydawać dziwne, i nie zrezygnuję z tego sposobu na życie. Pracuję, maluję dalej, odkrywam nowe możliwości w malarstwie, nie przekraczając pewnych granic, które same się wytworzyły przez mój stosunek do sztuki, moją koncepcję. Nie wyłączania się z malarstwa, które nie przekreśla całych epok tradycji, a jednak odbija obecną rzeczywistość. Szukam sposobów na wypowiadanie tej kwestii w malarstwie.